Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Syna i Ducha Świętego. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich, a szczególnie Was, kochane dzieci, które pragniecie dzisiaj spotkać się po raz pierwszy z Panem Jezusem w Komunii Świętej. Zapraszam wszystkich tutaj obecnych do wspólnej modlitwy, abyśmy mogli godnie i owocnie przeżyć i uczestniczyć w tej pięknej i wzruszającej uroczystości. W życiu każdego człowieka są dni, które pamięta się na całe życie. Do takich dni należy dzień pierwszej Komunii Świętej. W tej uroczystej chwili rodzice teraz udzielą swoim dzieciom błogosławieństwa, a dzieci poproszą rodziców właśnie o to błogosławieństwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Wejrzyj łaskawie na te dzieci Twoje, które po raz pierwszy przyjmą chleb życia wiecznego. Uczyń ich serca godnym mieszkaniem dla Ciebie i obdarz je żywą wiarą, mocną nadzieją i gorącą miłością. Zgromadź razem dzieci i ich rodziców przy swoim ołtarzu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Niech to pokropienie wodą święconą przypomni tym dzieciom chrzest i wielką godność przybranych dzieci Bożych. Drogi nasz księże proboszczu, Pan Jezus kochał dzieci. Powiedział do apostołów: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Wiedziały o tym matki i przynosiły do niego swoje pociechy, a on je błogosławił. Dziś, drogi księże proboszczu, przyprowadzamy do Ciebie nasze dzieci, które przez chrzest zostały włączone do kościoła i parafii, która jest rodziną Bożą. Kolejny etap życia naszych dzieci. Budowaliśmy ich wiarę w Boga. Składaliśmy małe rączki do modlitwy. Prowadziliśmy do kościoła. Dziś wobec zgromadzonych wiernych prosimy Cię, drogi księże proboszczu, aby w czasie tej uroczystej mszy świętej udzielił naszym dzieciom pierwszej komunii świętej. Wszystkich zgromadzonych w tej świątyni prosimy o wspólną modlitwę za nasze dzieci. Ja z radością przychylam się do tej prośby.
wypowiedzicie tę najświętszą ofiarę Chrystusa i Kościoła, złożymy Panu Bogu w intencji waszej, dziękując za oczyszczenie z grzechów w sakramencie pokuty i za zrozumienie, czym jest Komunia Święta, oraz prosząc o waszą wierność Chrystusowi na te zwyczajne dni i miesiące waszego życia. Będziemy modlić się o to, byście były zawsze wierne Kościołowi, Panu Bogu, byście zawsze kochały Pana Jezusa. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością, wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze. Bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte Jeruzalem nowe ujrzałem, wstępując z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobne w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu. Oto przybytek Boga z ludzi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem. Wchodząc do naszej pięknej świątyni, śpiewaliśmy: oto jest dzień, który dał nam Pan. I rzeczywiście ten dzień dzisiejszy jest dniem niezwykłym. Popatrzcie, moje drogie dzieci, jak szybko przyszedł miesiąc maj. Przyszedł wyczekiwany przez was dzień. Jesteście dzisiaj jak święte, żywe monstrancje. Jesteście dzisiaj tacy dobrzy, piękni, święci. Dzisiaj pięknie ubrani w bieli przychodzicie tutaj wspólnie z rodzicami, rodzeństwem, gośćmi do naszego kościoła. Bo ten nasz kościół jest dzisiaj jakby wieczernikiem. Dzień dzisiejszy właśnie bardzo przypomina Wielki Czwartek, pierwszą Komunię Świętą w historii świata. To jest również wielkie święto dla rodziców. I dzisiaj z dumą, z wielką radością patrzą na was dziadkowie, babcie, rodzeństwo, rodzice chrzestni, wychowawcy, znajomi, przyjaciele. Ale szczególnie cieszy się Pan Jezus. On was dzisiaj tutaj gości. On oczekuje chwili, gdy kapłan poda wam białą hostię i powie: ciało Chrystusa. I to jest wielka łaska. To jest wielki dar. Ale to jest też wielkie dla was zadanie. Powiedzcie Panu Jezusowi, że chcecie być dobrzy. Że chcecie być święci. Że zawsze chcecie Panu Jezusowi się podobać. Ale
dzisiaj drogie dzieci. Powiedzcie, dziękuję również waszym kochanym rodzicom. I to powiedzcie wiele razy. Dziękuję wam za to, że jestem, za chleb codzienny, za to, że nauczyliście mnie modlitwy do Ojca, który jest w niebie, za składanie moich rąk, za klęczenie ze mną w kościele, za każdą lekcję. Podziękujcie rodzicom za wszystko. Do tych waszych podziękowań pragnę dołączyć się także i ja. Drodzy rodzice, bez was nie byłoby dnia dzisiejszego. Bez dobrego wychowania waszych dzieci, bez przekazywania wiary, bez przekazywania wartości. Z tego miejsca dziękuję wam za troskę o wasze dzieci. Może lękacie się, że wasze dziecko jeszcze wiele nie rozumie. Ale Pan Jezus chce od waszych dzieci i od was tylko miłości. Jeżeli kochacie swoje dziecko, to mówcie mu o miłości Pana Jezusa. Mówcie mu, że jest kochany przez Boga i że Bóg czeka na jego miłość. I dawajcie temu dziecku przykład waszej miłości. Codzienną modlitwą, uczestniczeniem we mszy świętej, miłością rodzinną, szacunkiem do Bożych przykazań. Wasze dzieci dzisiaj przyniosą wam do domu w swoich sercach Pana Jezusa. Uszanujcie to chrześcijańską radością, nie tylko dzisiaj, ale i każdego dnia. W czasie tej mszy świętej wszyscy tutaj obecni polecajmy te dzieci Jezusowi. Niech one będą naszą radością w tym i w przyszłym życiu. A was wszystkich proszę o modlitwę i za te dzieci, i za ich rodziny. Wszyscy poczuwajmy się do odpowiedzialności za nich przed Panem Bogiem. Amen. Zanieśmy teraz nasze pokorne prośby. Za Kościół Święty, aby jego ojcowskie zatroskania o piękno duchowe każdego człowieka rodziło ludzi o gorących sercach i szlachetnych umysłach. Ciebie prosimy. Za nasze boskie rodziny, aby zapalona na chrzcie świętym iskra wiary wydawała radosny plon Boga i Ojczyzny. Ciebie prosimy. Za naszych rodziców, ze świadków chrztu, kapłanów i katechetów, którzy trudnili się nam przybliżeniem na Boże miłości, abyśmy dobrym życiem wynagradzali ich wychowawcze wysiłek. Ciebie prosimy. Za dzieci, które nie znają radości na Pana o Jezusie, nie mogą przeżywać innego dnia pierwszych kolejnych świętów, aby jak najszybciej naszych dla ludzi na Jezusa samych dusza. Ciebie prosimy. Aby pierwsze komunia święta pogłębiła nas związek z Panem Jezusem i wiarę oraz umiłowanie wszystkiego, co Boże i szlachetne. Ciebie prosimy. Niesiemy najpiękniejsze owoce i kwiaty naszej ziemi. Niech nasze życie będzie owocem miłości, pokój, uprzejmości i dobroci. Niesiemy w naszym chłostie chleb, który zostanie przemieniony w ciało Chrystusa, którym będziemy się bolić pierwszy w życiu kartu.
upokojenie. Sam Pan Jezus przyszedł do mnie i wlał w serce uwielbienie. Przyszedłeś, Jezu, jesteś w sercu moim, choć na to nie zasługuję. Przyszedłeś, Jezu, bo dziecię Twoje. Witam Cię, witam. Dziękuję. Wszystko mi już przebaczyłeś i we mnie zamieszkałeś. W maleńkiej mosty na mnie się skryłeś i do krzyża przybić się dałeś. O niech Ci w sercu moim dobrze będzie, pozostań Jezu w nim wiecznie. Zabiorę Ciebie ze sobą wszędzie, bo kocham, kocham serdecznie. Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu. Panie Jezu, nie oddamy Cię. Nie wiem, co Panie Jezu będziesz z nami, bo gorąco Panie Jezu Cię kocha. Razem z Tobą będzie z nami Twoja mama, żeby nasza nigdy już nie była sama. Święty Józef tatusiowi to pomoże, a dzieci będą z Tobą grzeczniejsze, Boże. Udajmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nadarmiłeś najświętszym sakramentem. Sprawa wyporzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa Pana naszego. Jezu nasz kochany, który jesteś w niebie, dziś z Twojego serca wołamy do Ciebie. Mam w nas pokory, daj nam darmowości, byśmy się od Ciebie uczyli miłości. Myśmy naszej wiary, szczegień w każdej wierze. Nigdy się krzyża Twojego nie wstydzili. Byśmy szanowali człowieka drugiego, a Ty swoją mocą uchroni nas od Twojego pokoju. Naszą drogę księży obdarza łaskami i Ducha Świętego się nie darami. Aby w tej dzielnicy długo pracowali, narodne owoce swej pracy zbierali. Tej pięknej uroczystości. W sposób szczególny chciałbym podziękować na końcu.
moim współpracownikom, księdzu Marcinowi za organizację tej komunikacji, ale też za księdzu Marcinowi i księdzu Mateuszowi za całą różną piękną pracę, za katechizację tych dzieci, za dobry przykład, za bądź. Na dzień dzisiejszy, cały tydzień przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech z wami Bóg wszechmocny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.